Ej ludzie, co my tu zrobiliśmy ostatnio? Jesteśmy przed Silden, jak on się nazywa? Tragak. Tragicznie normalnie. To co było, to widzieliście chyba. Potknął się o piksel i już go dopadli najemnicy, ty buntownicy znaczy. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. No. Sprowadziłem ci przyjaciela. A, człowiek z Nordmaru, którego spodziewałem się od tak dawna. Bardzo dobrze. Proszę, to dla ciebie. Pokaż mi swoje towary. Naprawdę myślisz, że... Mało tego. Może ja mi popatrzę. Powinien był wiedzieć. Fiolki się czasami przydają. Tak. Miło się z tobą nadal. Gdzie on jest? Dziękuję, Mura. To było coś. Mam nadzieję, że nie wyślą mnie z powrotem do Nordmaru. Buntowników również interesuje twoja dostawa. Ha, domyślam się. Na szczęście nas nie schwytali. Dzięki tobie. Chętnie zapłacę za to kilka złotych monet. Mam ważną dostawę dla miejskiego szamana Grompela. Właśnie nie mówią. No jak będę Normand kończył, to pewnie... Stać! Ani kroku dalej. Ten bok. Nauczy. Mogę się zobaczyć z twoim przywódcą? Nie jesteś już obcą osobą. Możesz przejść. 2000. No, dzięki. Zdobądź szacunku. Więc to ty jesteś tym kolesiem, o którym wszyscy gadają. A, to ty jesteś tym wielkim wodzem, o którym wszyscy gadają. Czegóż może taki kundel jak ty chcieć od wodza orkowych armii? Gadaj! Taki kundel jak ty! Przybywam, aby ci służyć, wielki panie. Czyżby? Odpowiedz mi na jedno pytanie. Kiedy wreszcie wy, ludzie, zrozumiecie, że zostaliście pokonani i zaprzestaniecie oporu? Co mogę zrobić, aby ich przekonać? Mogę coś wiedzieć. Tak, to będzie coś w sam raz dla kogoś takiego jak ty. Za przełęczą prowadzącą do Nordmaru znajduje się obóz buntowników. Chcę głowy jego przywódcy. Orkowie stanowią tu mniejszość. Nie boisz się powstania? Nie. Mory zbytnio się boją tortur, aby się na to zdecydować. Podczas ostatniej wojny dopracowałem swoje metody. Chętnie pokażę ci, o co mi chodzi. Nie trzeba, dobrze rozumiem. Jak leci? Czemu miałbym ci się spowiadać z moich spraw? Za kogo ty się uważasz? Dobra, nie będę mu mówił, kto tam... Inok czy drugi innowierca. Możemy... Pewnie Kadoka, coś tam jest, jakiś quest do tego Kadoka i Renmaka. W Silden to jeszcze jest do tej łodzi tego. Robimy quest, początek questa do łodzi. I to będzie na tyle. Kiedyś? Co się stało? Rozejrzyj się dookoła. Ci brudni orkowie zniszczyli mi cały interes. A poza tym... straciłem swoje narzędzia. Ale przecież masz dużo narzędzi. To nie to samo. Tamte narzędzia należały jeszcze do mojego pradziada. Przeklęte ruiny!
A co się stało z twoimi narzędziami? To było tak. Wypłynąłem w próbny rejs moją nową łodzią. Uderzyłem w coś i moja łódź poszła na dno. Ledwie zdołałem dopłynąć do brzegu. A co do tego mają twoje narzędzia? Zabrałem je ze sobą. Jak mówiłem, testowałem nową łódź. Zaatakowały mnie dwie bestie i prawie rozerwały na strzępy. Rzuciłem w nie narzędziami. Ledwie zdołałem uciec. Opowiedz mi o tych stworzeniach. Jedno było topielcem. Paskudne istoty. Lepiej uważać na ich szpony. A drugie? To był jaszczur. Człowieku, to szczęście, że miałem przy sobie narzędzia. Wrzuciłem je prosto w ich otwarte paszcze. I proszę, nic mi już nie zostało. Mógłbym ci to powiedzieć. Gdybym nie był zajęty budową nowej łodzi... To co byś zrobił? Rozumiem. Nie grzeszysz odwagą, co? Jestem budowniczym łodzi, nie wojownikiem. Gdybym był wojownikiem, walczyłbym na arenie. Twojego pradziada? Tak, był z niego niezły awanturnik. Pochodził z południowych wysp. Przybył tutaj, a wraz z nim sztuka budowania okrętów. Przywiózł narzędzia z południowych wysp. Korzystanie z nich to czysta przyjemność. Tylko czego nam trzeba. Jakie ruiny? Co, ślepy jesteś? Lepiej zważaj. Popatrz tam, na brzegu jeziora. To te ogromne, rozpadające się mury. Kiedyś była tam twierdza paladynów. Potem ktoś, Strelis, zbudował tamę na rzece. To musiała być naprawdę banda szalonych magów. I chlust, już po zamku. Stary, zaśmiewaliśmy się do rozpuku, jak te blaszane łby zaczęły się wyczołgiwać z naszego nowego jeziora. A teraz pozostałości ich zamku stanowią zagrożenie dla statków. Sporo łodzi roztrzaskało się o te ruiny. Co się stało z paladynami? Byli naprawdę wściekli. Król oddał im zamek w pobliżu Goty. Nie mam pojęcia, co się z nimi później stało. Chyba nie chcę tego słyszeć. Gdzie leży ta Gota? No cóż, to trochę bardziej skomplikowane. Idź na południe, w kierunku Trellis. Tuż przed Trellis skręć na drogę prowadzącą do Montery. Miń Monterę i udaj się na północ. Nie zbaczaj ze ścieżki. Stamtąd już na pewno trafisz na miejsce. Powinien go wiedzieć. Dobrze, przyniosę ci narzędzia. Świetnie, daj mi znać, kiedy już je zdobędziesz. Co z tego będę miał? Chyba mam gdzieś trochę złota. Co sądzisz o orkach? Stado szkodników. Ot co? Mam nadzieję, że dostaną to, na co zasłużyli. Ale nie powinienem tego mówić głośno. Nie wchodzimy sobie w drogę. Szkoda tylko, że nie ma już zapotrzebowania na łodzie. A orkowie nie pozwalają na budowę dużych statków. Dlaczego? A skąd mam wiedzieć? Gdzie mogę znaleźć narzędzia? Dobre pytanie. Na twoim miejscu rozejrzałbym się dookoła jeziora. Te dwie bestie, które mnie zaatakowały, wciąż gdzieś tam są. Choć mam nadzieję, że udławiły się moimi narzędziami. Dobra, mamy to. Zapiszemy sobie. Ten. Zwykły topielec. Jakiś specjalny, trzeba topielca szukać. No, zwykły. Zwykły. Tutaj tam je was narąbię, więc nie wkurzajcie dobrego, no co mi się zadnie.
tu są ruiny. Ruiny to raczej ich nie odpalać. No jeszcze czego, tak. Motylkiem płynie. Fajnie. Ach, to rysowanie odległe. Gdzie to jest? Ruiny. Tu są ruiny. Ten jaszczur jest specjalny. Trzeba go jakoś odciągnąć. Mnie otruwają. Sobie. Halo. No nie. Halo. Chcę tu zapisać. Nie dadzą wodki wypić, no co za mędy. Jest? Poszedł na dno? To ten? Cierpiący na zatwardzenie jaszczur. Zostanę tutaj. Jakieś mięso robisz? Nic więcej. Druidzki kamień jaszczura. Dzięki niemu kamieniu bohater może się przemienić w jaszczura. Piła Hatloda. Nieźle. I oczywiście płotki. Tak? Nadpiszemy. Halo. Tyle tych zapisów, że się nadpisać. Poproszę o nadpisanie. Jeden, drugi. Cierpiący na zatwardzenie. Dobra, śmieszne. Ile tutaj? Nie. No, krwiopijcy wypadł. Siostry. Tu jest młyn, a. Jasne. Mimo wszystko tak nie może być.
takie specjalne? Bielec? Zwykłe co bielce sobie. Co przy kozeniu? Ten? Tutaj? Odekspimy trochę. Co jak co, ale eksp się przyda. Dziękuję panu. Co zeżnąłeś? Mamy. A sobie questa zrobimy całego. Znaczy. Obrońcy tych kufrów czy skrzyń? Ale tutaj nic nie ma. Czyli innych, to się przyda. Przed lorem. To też się przyda. Gdzie ja jestem właściwie? Sildan tutaj. Teraz mnie żubry kurne. Nie rozwalą mnie nic, te żubry mnie rozwalą. Mamy. Lepiej zważaj na słowo. Gdzie ten? Co robił te łodzie? Przestań się obijać. No to mamy problem. Z tego będzie jeszcze więcej problemów. Zanim się rozwiązanie skończy. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy dobra, niczego nie dojdzie. Udało mi się wszystko znaleźć. Dziękuję, przyjacielu. Nareszcie mogę znów zacząć budować. Oto obiecana nagroda. Tylko nie roztrwoń wszystkiego. Może mógłbyś mi jeszcze w czymś pomóc? O czym ty mówisz? No więc, nie jestem najlepszym budowniczym łodzi na świecie. Dlatego orkowie pozwalają mi nadal pracować. I co? Mam ci powiedzieć, jak się buduje łodzie? Nie, oczywiście, że nie. Ale jeśli kiedyś spotkasz kogoś, wynagrodzę ci to. Przynieś mi coś, co pomoże mi budować lepsze łodzie. A przysięgam na mojego pradziada, że hojnie cię wynagrodzę. Hojnie? Brzmi wspaniale. A nie wiesz, gdzie mogę znaleźć coś takiego? Gdybym wiedział, gdzie szukać, sam bym się tym zajął. Ale w Myrtanie raczej nie ma co próbować. Orkowie są bardzo skrupulatni. Może spróbuj dalej na południe. Kolejny quest odhaczony, dobra. Co tam jeszcze przy wilków robić, tych szarych wilków robić? Dobra, to dzięki wszystkim, pa pa. O 7 odcinek. Jasne. 23, 4. Dobra.